Witam wszystkich moich gości. Mój dzisiejszy specjalny gość to Eligiusz Zróbek, maratończyk, przedsiębiorca. Osoba, która prowadzi kanał na YouTubie z przedsiębiorcami, ale takimi na wysokim poziomie, z milionerami. Witam Cię, Eligiuszu. Witam Cię serdecznie, Eligiusz, z tej strony. Eligiusz Zróbek, tak jak Wojciech powiedział, zostałem niedawno maratończykiem. Można powiedzieć, że trochę przez przypadek, 33 dni przygotowań to nie było za wiele, ale zrobiłem to, jestem maratończykiem, życie się zmienia, nie do poznania, więc warto było. Słuchaj, myślę, że nie był przypadek. A ja osobiście w przypadki nie wierzę, a u siebie widać, że chyba to też nie był przypadek. Więc dlaczego to bieganie tak naprawdę? Wiesz co, dlaczego to bieganie? Zaczęło się dokładnie w wrześniu tamtego roku. Wtedy dużo osób mi mówiło z mojej rodziny, z mojego otoczenia, że jednak moja waga jest trochę za duża. Ważyłem wtedy 130 kg. Trochę się mocno zapuściłem i wiesz, no niedawno mi się syn urodził. Już półtora roku ma, tak więc trochę czasu już niby minęło. Ale sobie wtedy stwierdziłem, kurde stary, masz 41 lat i co będzie za 10 lat, będziesz miał 51 lat, a twój syn będzie miał 10 i będzie chciał pograć z tą piłkę, a ty będziesz taki duży, ociężały, jeszcze taki wiek, w ogóle już nic nie zrobisz, nie? I mówię, o nie, trzeba coś zacząć robić ze sobą. Przy okazji jeszcze wpadło mi wideo Willa Smitha, na którym właśnie on mówił, że dwa klucze do życia są, jest to bieganie i czytanie i chciałem to bardzo, bardzo mocno sprawdzić. No i tak zaczęły się moje pierwsze biegi. Było ciekawie, oczywiście moje otoczenie mi mówiło, stary, daj spokój, jesteś za ciężki, no co to, nie? Ja mówię, chcę spróbować. No i tak spróbowałem i się po prostu po pewnym czasie zakochałem w bieganiu, no i kontynuuję to cały czas, do tej pory. Super, a powiedz mi, w ogóle jakie właśnie zmiany zaczęły w tobie, bo zacząłeś biegać, masz za sobą maraton, bardzo znany, też tak wpłynął na ten maraton u siebie, jakie zmiany w tym maratonie? To znaczy tak, na samym początku jak zacząłem biegać, biegałem oczywiście na samym początku źle, później poczytałem, jak to się robi i to jest właśnie ta myśl Willa Smitha, że trzeba czytać. Bieganie po to, żeby sobie też pozmieniać w głowie, że po prostu jak czegoś nie mogę zrobić, to przy bieganiu jest tak, że jak pobiegnę dalej, chociaż nie mogę, no to następują małe zmiany w twojej głowie, że jednak możesz dalej i dalej i dalej i dalej. No i tak po dwóch miesiącach na przykład przebiegłem 10 pierwsze swoje kilometry, przepraszam, 11 to było, nie? Było dokładnie w listopadzie, rok wcześniej przed maratonem. Mówię, wow, mówię, dwa miesiące? Mówię, to ja tyle nie chodziłem do tej pory, co teraz biegam, nie? Mówię, to jest coś niesamowitego. No i później po prostu te sprawy się wszystkie potoczyły, że jestem fanem Jacka Wiśniewskiego, jest w ogóle moim mentorem. No i oglądam kanał sukces.pl. Postanowiłem się skontaktować z tym człowiekiem. Oczywiście trochę to trwało. Potrzebował mnie też poznać. Poznałem go na żywo. I stwierdziłem, że mógłbym przeprowadzić z nim wywiad. No i na tym wywiadzie po prostu wygadałem się, że to też jest tak jak gdyby mój cel na 2018 rok, że chciałbym przebiec maraton, bo ten człowiek ogólnie przebiegł maraton po 2,5 miesiącach przygotowania do tego maratonu praktycznie od zera. No wiadomo, ja biegam rok czasu, biegałem wtedy do tej pory. No i on mi zaproponował, mówi, słuchaj, ale to przecież ty możesz pobiec teraz w tym roku, po co się będziesz ograniczał? No byłem bardzo, bardzo mocno zaskoczony, ale stwierdziłem, że tak ogólnie to czemu ja? No i przez 33 dni naprawdę mocno się przygotowywałem. Naprawdę było czasami bardzo ciężko. Naprawdę dużo było trzeba poświęceń, żeby przeprowadzić ten trening do końca. Ale pojechałem do maratonu
do Aten na maraton i go po prostu pokonałem. Chociaż w pewnym momencie wydawało mi się, że maraton pokona mnie, ale że byłem dobrze przygotowany. Tak więc ukończyłem go. Trwało to naprawdę bardzo, bardzo długo, ale jednak zmieściłem się przed czasem, no i zostałem maratonczykiem. Super, gratuluję Ci bardzo. O co chodzi podczas biegania z tą ścianą? Bo wielu maratonów mówi, że no, spotyka się z tą tak zwaną ścianą podczas biegania, podczas treningów. O to chodzi? Ścianę ogólnie przeżyłem 3 razy, 4 można powiedzieć. 3 razy podczas treningów, podczas długich wybiegań, takich wybiegań na 25, 28, 32 km, które robiłem przed maratonem. I na samym maratonie, na 27 km, było bardzo, bardzo mocno pod górę, 10 km stromizny. To można powiedzieć, że naprawdę no, 7 km przebiegłem, 3 nie udało mi się przebiec, trzeba było iść, bo ściana po prostu była tak mocna, że no, nie mogłem dalej biec. Z tą ścianą to jest tak, że podczas biegania nasze ciało używa energii z glikogenu, który jest w mięśniach i w wątrobie. Jeżeli on się skończy, to nasze ciało potrzebuje się przełączyć po prostu, żeby czerpać energię na przykład z tłuszczu i wtedy występuje ściana. Czyli jak tego glikogenu zabraknie, to jest przełączenie i zazwyczaj ta ściana trwa 1 lub 2 km. No i wtedy wiadomo, można biec, ale to jest zwolnione tempo, można przejść na przykład do chodzenia. Najważniejsze, żeby nie stanąć wtedy, bo jak się stanie, to już naprawdę zacząć znowu jeszcze raz, to jest praktycznie bardzo mało możliwe. Wtedy człowiek się wyłącza i twój mózg reaguje w ten sposób, że jak ten glikogen się kończy, to on się obawia, że tobie się coś może stać, chociaż ty masz i tak bardzo duże jeszcze pokłady energii w tłuszczu, w białku i węglowodanach, które są w twoim organizmie i ty możesz dalej to kontynuować, to nie jest problem, tylko że mózg po prostu no, zabiera ci energię, to jest tak jak masz wielką niemoc, to jest coś nie do opisania. Ogólnie fajne uczucie, bo jeżeli go pokonasz kilka razy, to wiesz, na co cię stać tak dokładnie. Czyli można powiedzieć, że bieganie, w ogóle uprawianie czynnego sportu jest jakby też sposobem na to, żeby w innych dziedzinach siebie sprawdzać. Tak, oczywiście. Oczywiście jestem jak najbardziej za. Ogólnie dlaczego ja lubię i kocham bieganie? Dlatego, że tutaj naprawdę można pokonywać siebie. Oczywiście to jest wszystko na długich dystansach. Można też oczywiście i pobiec kilometr i złapać ścianę. To nie jest problem. Jeżeli ktoś nigdy nie biegał, to naprawdę może tego doświadczyć, bo jeżeli nie ma zapasów tego glikogenu, może kilometr nie, ale myślę, że na 5 można by było złapać coś takiego, nie? Tak więc no, u mnie teraz są przygotowania do Barcelony, która odbędzie się 11 marca, dlatego że idę za ciosem i po prostu stwierdziłem, że jak mój trener w ogóle powiedział, Jarek Brzozowski, którego bardzo pozdrawiam, że po prostu jak wchodzisz na Everest, to trzeba z niego zejść, a później trzeba znaleźć jakąś inną górę. Nie? I poszedłem po prostu za jego radą. On też biegnie w tym biegu, tak więc będziemy mogli się okazję spotkać. Dlatego, że znamy się tylko online i no, to będzie fajne bieganie ogólnie. Powiedziałem mu, słuchaj Jarek, to ja tam pojadę i ci wodę będę podawał, nie? Ale mówi, słuchaj, ale ty stary możesz przecież pobiec w tym biegu, nie? I mówię, wiesz co, tak ogólnie to mogę w nim pobiec, nie? No i żeśmy takie wyzwanie zrobili, że w ciągu 3 miesięcy 20 kilo w dół i 4 godziny, żeby go zrobić. No i kontynuujemy. Na razie progres jest, wszystko idzie, mamy jakieś 2,5 miesiąca, troszkę więcej niż 2,5 miesiąca do przygotowania. A powiedz mi, w Barcelonie ten maraton jest na ile kilometrów? Każdy maraton jest na 42 km 195 metrów. Aha, okej, okay, nie znam. Są półmaratony, które mają połowę tego dystansu, a ogólnie przebiegłem maraton autentyczny, czyli z maratonu do Aten. Tam się biegnie akurat 1000 lat temu, nie wiem dokładnie,
król wysłał swojego wysłannika, który przebiegł ten dystans, żeby poinformować, czy poinformować króla w Atenach, że coś tam się dzieje. Nie wiem dokładnie tej informacji, ogólnie powinien się z nią zapoznać, każdy maratończyk powinien się zapoznać. No i ten wysłannik przebiegł ten właśnie dystans 42 km, no i po prostu po nim umarł, nie? Przekazał wiadomość i umarł. I tak to się wszystko zaczęło. Nie? Przygotował się do biegu. On nie miał wyjścia po prostu, został wysłannikiem i tak to było. Czyli co, kolejny maraton, czyli zostaniesz, można powiedzieć, takim wieloletnim maratończykiem, wszystkie maratony twoje. To znaczy tak, ogólnie mam w planach jeszcze Lizbonę w następnym roku. Nie wiem, co będzie pomiędzy, bo jeszcze sobie tego nie ustalałem. A na 2019 rok będę planował bieganie ultramaratonów. Ultramaratony to jest wszystko coś, co jest powyżej 42 km, 195 metrów. No i to są zazwyczaj biegi górskie lub w ekstremalnych warunkach, typu na przykład pustynia. To jest już mega. Słuchaj, a powiedz mi tak. Dokonałeś rzeczy niemożliwych, które wydawały się tobie jakiś okres temu czasu. I teraz co dalej? Jaki progres oprócz biegania? To znaczy tak, ogólnie dostałem się tak, wcześniej jeszcze, przed tym maratonem zrobiłem też taką małą rzecz niemożliwą, dlatego że jako pierwszy człowiek, zrobiłem wywiad z Jackiem Wiśniowskim na żywo, w dodatku, na internecie. Nikt tego jeszcze nie robił przede mną, tak więc byłem bardzo zaszczycony tym przywilejem. No i wtedy wyszło, że biegnę maraton w Atenach. Tak szczerze stwierdziłem, że chcę to zrobić z tego względu, że chcę zobaczyć, co będzie dalej. No i właśnie doświadczam czegoś, co jest teraz dalej. Co jest dalej? Dostałem się na szkolenie do Marka Anastasii, twórcy książki bestsellera New York Times Laptopowy Milioner. Tak, właśnie tej. Widzę, że też ją studiujesz, super. Marka też poznałem osobiście w styczniu i w lutym w tym roku dokładnie. To z kolei wszystko za pośrednictwem Sebastiana Jaworskiego, którego też bardzo pozdrawiam. Jeżeli to będzie oglądał, podejrzewam, że będzie. No i tak się zaczęła moja przygoda. Poznałem Marka, Marek poznał mnie. Oczywiście za drugim razem w Bristolu już siedziałem w pierwszym rzędzie, także praktycznie mogłem go dotknąć, bo wiem, że wtedy się zauważa najlepiej ludzi. Udzielałem się dosyć mocno. No i powiedzmy, że życie mnie sprawdzało do tej pory i tak trochę spadłem na sam dół. No i odezwałem się do Marka, że potrzebowałbym pomocy, że co ma do zaoferowania. A że mieszkam w Wielkiej Brytanii, mój język angielski jest na średnim poziomie, można powiedzieć. No i jest w miarę komunikatywny. No i Marek się odezwał, że mógłby mi pomóc. Zaoferował mi swoje szkolenie. No ja postanowiłem, że ja chcę się dostać na to szkolenie na 100%. Nie wiadomo, co się stanie, ja tam po prostu będę. Nie? No i wykorzystałem wszystkie zasady, które po prostu nawet bezwiednie stosuję w moim życiu teraz od jakiegoś czasu, czyli robię rzeczy niemożliwe. I ogólnie Marek szkoli tylko w roku 12 studentów. Ja mogę się pochwalić, że dostałem się jako 13. Tak więc to jest też duży sukces. Język angielski jest moim drugim językiem. Okazało się, że dostałem ćwiczenia w ogóle niezwiązane, znaczy wszyscy myślą, że od razu trzeba zarabiać online i tak dalej. Tutaj nie, tutaj jest w ogóle ustawienie tak jakby naszego umysłu na sam początek, żeby to zarabianie w internecie było na innym poziomie niż wszyscy myślą. No i ja zacząłem wypełniać te ćwiczenia, które na początku, jak je zobaczyłem, to się przeraziłem. Mówię, jak? Co? Przecież ja nie umiem pisać po angielsku.
umiem mówić, piszę na telefonie za po prostu pomocą języka T9, jest o wiele łatwiej, bo wiem, które słowa, jak się pisze, ale nie pamiętam tego, jak piszę ręką. Mhm. Więc zacząłem je wypełniać, ale się tak wciągnąłem, że po prostu zrobiłem te ćwiczenia tak szybko, że jak rozmawiałem drugi raz z Markiem, to Marek powiedział, że jestem jego, jak do tej pory, najszybszym studentem, który wypełnił te właśnie ćwiczenia, nie? Ja mówię, to cieszę się, że jestem jednym z najszybszych. On mówi, nie, jesteś najszybszy. Ja mówię, okej. No i tak po prostu kontynuuję, że naprawdę się w to wciągnąłem i poświęcam 3-4 godziny dziennie, żeby po prostu się uczyć tego wszystkiego. Powiedz mi, wracając do rzeczy niemożliwych, czy mógłbyś coś odpowiedzieć słuchaczom, jeśli chodzi o te rzeczy niemożliwe, co zrobić, żeby te rzeczy niemożliwe stawały się możliwymi dla nas? Dobra, przede wszystkim na samym początku jest potrzebna wiara. To jest chyba pierwsze takie założenie, które my musimy mieć w sobie. Jeżeli na przykład chciałbym przebiec ten maraton w Atenach, a nie wierzyłbym, że w to przebiegnę, to bym go prawdopodobnie nie przebiegł, bo moje ciało nie było przygotowane tak naprawdę. Bo ja w chwili startu ważyłem 107 kg. Bo ja w chwili startu było 21 stopnia, ja się przygotowałem do w stopniach 2-4 stopnie, 5-8. To była górna granica temperatury tutaj w Wielkiej Brytanii. Bo tu za każdym razem jak biegałem, to był deszcz, tam było słońce. Co mogę jeszcze powiedzieć, w sobotę poleciałem, byłem do dwóch samolotów potrzebowałem się przesiąść, żeby dolecieć do Aten, bo nie było bezpośredniego połączenia. O 18 byłem tam, potrzebowałem przejść jeszcze 10 km, żeby odebrać swój numer startowy. W ogóle komórka mi się rozładowała. Potrzebowałem ludzi się pytać, gdzie to dokładnie wszystko jest. Zamówili mi taksówkę. Dobrze, że znam angielski, bo po polsku ciężko było się dogadać z Grekami. Ale ludzie są naprawdę tam fantastyczni. Poszedłem spać gdzieś koło 1 w nocy. Wstałem o 4 i spałem tylko 3 godziny. O 9:37 zacząłem biec, o 15 skończyłem, a o pierwszej następnego dnia już leciałem do domu. I ja o 17, 18 godzinie byłem w domu w poniedziałek. Miałeś maraton w maratonie. Miałem maraton w maratonie, a jeszcze muszę dodać, że we wtorek byłem już w pracy. Tak więc nie ma rzeczy niemożliwych. Po prostu to zmieniło moją psychikę. Nie do poznania. To jest w ogóle. Jestem tak, jak gdybym się przebił o kilka poziomów do góry, nie? Nagle. Da się to zrobić, tylko potrzeba wiary. Jak nie masz wiary, to nic się nie stanie. Tu trzeba wierzyć po prostu. Ja długi czas nie wierzyłem, że mi się uda, że będę zarabiał pieniądze w internecie, chociaż nie zarabiam jeszcze żadnych, ale już wiem, że będę zarabiał i. Wiem, że przede wszystkim będę pomagał ludziom, bo o to chodzi najbardziej w tym wszystkim, nie? I taka jest moja wizja i taka jest moja misja, żeby to po prostu stworzyć. Już niedługo będę tworzył specjalny program, który po prostu później będę oferował ludziom, żeby mieli też z tego wartość, nie? Na razie to będzie rynek polski, a później ten model biznesowy będziemy przenosić na rynek angielskojęzyczny. Też się mówi w ogóle, że jednym z punktów sukcesu jest to, że po prostu dajesz siebie. Czyli też właśnie o dziesięcinie, inni po prostu nazywają to inaczej, ale nie chodzi tutaj o nazwę, tylko chodzi o sam fakt, że im więcej dajesz z siebie ludziom, to też więcej do ciebie, dużo więcej wraca. I też To też jest punkt programu, że jeżeli chcesz zarabiać 10 razy więcej, to 100 razy więcej potrzebujesz oddać siebie, oddać to, co wiesz, a jeżeli nie wiesz, to dowiedz się i daj to ludziom, bo niby to jest prosty schemat, ale ludziom się wydaje, że no to jest dosyć ciężkie i rzeczywiście, jak nie masz tej wiary w to wszystko, to jest ciężkie do zrobienia, a później
no przychodzi ta zmiana, ta przemiana, że jednak ta wiara daje ci to poczucie, że możesz to zrobić. Powiedz mi, kto jest dla ciebie taką jedną z inspiracji? Pomijając tutaj oczywiście Marka i Jacka, bo na pewno oni są, ale czy masz jeszcze jakieś takie osoby, które ciebie inspirują do tego, żeby po prostu iść do przodu i się rozwijać? Wiesz co, no na pewno to jest moja rodzina i mój syn Leon, na którego naprawdę też żeśmy długo czekali, bo 7 lat wyczekiwania i no i po prostu no nie było tego dziecka i wiesz, i już była frustracja, dlatego że wiesz, no wiek się zbliża do tego poziomu, że to już jest czas, wszyscy mają naokoło, a ty nie masz. No i któregoś pięknego dnia pojechaliśmy na wakacje, to było 2 lata temu we wrześniu, do Włoch. No i było wspaniale i tam właśnie też się zakochałem, tak jak gdyby w ciepłych krajach, bo ogólnie nie jeździłem wcześniej na wakacje, na żadnych nie byłem nigdy. Dlatego, że zawsze, wiesz, Anglii, Polska, ale to nie są wakacje tak naprawdę, tylko odwiedzenie rodziny, a później tak naprawdę to nie masz co robić. No i byliśmy w tych Włoszech, no i tam powstał nasz syn, nie? Po prostu przyjechaliśmy i Marta była w ciąży, chociaż żeśmy jeszcze o tym wtedy nie wiedzieli. No i wtedy tam sobie też wypowiedziałem tak jak gdyby jedno takie magiczne słowo, że fajnie by było któregoś dnia po prostu zamieszkać w takim kraju, gdzie jest słońce, gdzie ludzie są szczęśliwi, gdzie jest pozytywna energia, bo tam naprawdę się czuło, że ci ludzie mają jakieś tam swoje problemy, wiadomo, pracują, ale jest inaczej. Jest inaczej niż na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie ja tutaj mieszkam, gdzie wszyscy po prostu biegną za pracą, bo pracują, wydają, pracują i tak w kółko. Nie ma tak jak gdyby tego jeszcze takiego dodatkowego życia, że nie możesz sobie pójść na przykład nad morze codziennie, bo no jest to morze. Tak, mógłbym sobie pojechać, może nie codziennie, bo ja mieszkam akurat koło Birmingham, to jest na środku Wielkiej Brytanii, ale powiedzmy, nie, że mieszkam nad morzem, ale jest zimno, jest deszczowo, nie ma słońca, jednak no to daje dużo. Są solaria, co prawda, ale to nie jest to samo. No i moją drugą inspiracją taką jest moja partnerka życiowa Marta, którą jesteśmy już 14, prawie 15 lat i wspieramy się naprawdę nawzajem. Wiadomo, różnie jest jak to w związkach, czasami się pokłócimy, ale zazwyczaj jest dobrze, bo staramy się tłumaczyć sobie wszystko od razu z pierwszej ręki, tak jak się mówi. No i chcemy iść do przodu, chcę zagwarantować mojej rodzinie po prostu te ciepłe kraje, bo się zakochałem. No i postanowiłem sobie, że do 1 września 2018 roku znajdziemy się w Portugalii, w której jeszcze nigdy nie byłem, ale mam zamiar ją odwiedzić. Ale zakochałem się po prostu od pierwszego wejrzenia i stwierdziłem, że tam chcę żyć i tam jest nasze miejsce na ziemi. No i dlatego też będę robił biznes internetowy, żeby nie mieć takiego jak gdyby łańcucha, żeby nie mieć żadnej kotwicy, gdzie będę musiał być przypięty. Plany są takie też, żeby kupić campervana i jeździć po prostu po wybrzeżach Europy, czyli z Portugalii, Hiszpania, Francja, Włochy, Grecja i wrócić drugą stroną. No to jest taki już tam dłuższy plan. Na razie taki najmocniejszy mój goal to jest właśnie ta Portugalia 2018 roku do 1 września albo wcześniej. Czyli ciepłe kraje, laptop z internetem i życie płynie. No tak, tak to właśnie jest. I ćwiczenia, które daje mi właśnie Marka Anastazji, są związane z tym wszystkim, żeby sobie to właśnie przyswoić, bo długo nie mogłem zrozumieć, jak to jest, że właśnie ta wiara, na początku trzeba uwierzyć, trzeba mieć to w sobie, tak jak gdyby, trzeba sobie napisać, co chce się dokładnie mieć od życia i w trakcie pisania tego właśnie swoją ręką i długopisem, to zaczyna się dziać. A wiara w ogóle też, wiesz, rodzi się ze słuchania i z mówienia, nie? Nawet w Piśmie Świętym jest o tym napisane, chociaż nie każdy to stosuje, bo myśli, że wiara to jest tylko w jednym kierunku.
Tak, zgadzam się i na przykład mam takie ćwiczenie, które tutaj już sobie rozpisałem, jak będzie wyglądało moje życie na przykład od teraz do setnej rocznicy moich urodzin. Mam rozpisane na przykład 200 powodów, dlaczego chciałbym zarabiać tyle i tyle pieniędzy. 200 powodów, a naprawdę nie jest to tak prosto wymyśleć, ale ja to zrobiłem najszybciej z jego studentów, tak więc byłem szybki, byłem, po prostu jestem zdeterminowany. Może już nie zdesperowany, ale zdeterminowany. To jest taka mocna determinacja, ja w to po prostu wierzę. Nie ma, dla mnie nie ma słowa stop, nie mogę, nie potrafię. Zastąpiłem te słowa, mogę się nauczyć, chcę się nauczyć, znajdę sobie kogoś, kto tą drogę już przeszedł i pójdę za nim. Tak to wygląda. Po prostu wiara czyni cuda i w różnych aspektach życia, tylko trzeba po prostu w to uwierzyć. Dokładnie. I te ćwiczenia ja czytam sobie codziennie na głos. I to naprawdę daje takie poczucie, że w którymś momencie tak to mocno przyswajasz, że ty wiesz, że tam po prostu się znajdziesz, że nie ma innej możliwości. Czy ty już w pewnym momencie tym żyjesz, bo to jest tak, przynajmniej u mnie tak było z programowaniem pewnych rzeczy, wiesz, trzeba najpierw te śmieci wyrzucić, które się od lat gromadziły w głowie, czy pokolenie ci wrzuciło, czy to rodzina, czy znajomi, czy telewizja, trzeba było to zmieniać i na początku cokolwiek, żeby zacząć wypowiadać, żeby zmieniać u siebie, to było, no, było ciężkie, bo nie było wiary w to. Dziwnie to brzmiało. Strasznie dziwnie, natomiast jak to się systematycznie, codziennie, wiesz, mówi, wypowiada, zaczyna wiara w to wchodzić też, w jakimś czasie to jest normalne po prostu i ty w to wierzysz i wiesz, że tak będzie i ja też widzę po sobie, że tyle rzeczy się zmienia po kolei, że to jest normalne. Staje się to po prostu częścią twojego życia. Dokładnie. Słuchaj, pytanie a propos czytania. Co byś mógł proponować słuchaczom, jeśli chodzi o jakieś książki? To się inspirujące. Dobra, mam taką inspirującą książkę, która naprawdę zmieniła moje życie nie do poznania. To jest książka Jacka Wiśniewskiego. Ja ją pokażę, bo ja ją mam tutaj po prostu na biurku. To jest książka Rusz dupę. Tytuł jest mocny, można powiedzieć. Ja ją mam na biurku z tego względu, żeby moje oczy cały czas widziały, co ja mam robić tak naprawdę, nie? I to jest książka naprawdę, która mnie zainspirowała. Jest napisana prostym językiem, nie jest dużą pozycją. Przyznam się szczerze, że nie przeczytałem ją tak, jak autor poleca, żeby jeden rozdział dziennie robić i po prostu stosować w praktyce. Ja ją przeczytałem, kiedy było mi naprawdę, naprawdę bardzo mocno źle. Trafił mail od Jacka do mnie właśnie z tą książką. Postanowiłem ją wtedy kupić. I stwierdziłem, dobra, zobaczymy, co się stanie. Kupiłem tę książkę, przeczytałem ją przez 2 dni, od razu, za pierwszym zamachem. Było wielkie wow. A teraz wracam do niej i czytam jeden rozdział i wrzucam to po prostu w swoje życie. Wrzucam to w praktykę. I zacząłem to robić. I coraz mniej się obawiałem. Zacząłem robić live'y na Facebooku, zacząłem robić webinary. Zaczęło się też nagrywanie wideo, na przykład do konkursu do Jacka, prawda, tego konkursu nie wygrałem, a była gra fajna, bo 10 tysięcy złotych, ale prawo przyciągania fajnie zadziałało, bo 2 dni później moja mama zadzwoniła do mnie i mówi, wiemy, że macie słabą sytuację i wiadomo, z rodziną najlepiej się wychodzi na zdjęcia, a my tacy nie jesteśmy i chcemy wam oferować 10 tysięcy złotych. A ja mówię, aha, okej, akurat było mi tyle właśnie potrzeba, nie? I stwierdziłem, dobra, fajnie, wszystko działa, nie? I odkryłem, w tej książce jest fajny właśnie rozdział, że są 4 stany w tego, co wierzysz tak naprawdę, nie? Jak to się wszystko odbywa, nie? Czyli to, co w ty wierzysz, to, co dają ci twoi znajomi i telewizja, to, co później jest w twojej głowie po transformacji i tak zwane jezioro marzeń. Jezioro marzeń to jest coś takiego fajnego, że o czym pomyślisz, to się spełni. I ja właśnie odkryłem takie jezioro marzeń, że o czym pomyślę, wiem, jak to zrobić po
krok po kroku, żeby to się spełniło. I wiadomo, są rzeczy mniejsze, które można robić tak jak gdyby od zaraz, są rzeczy większe, które trzeba po prostu poukładać i staną się na przykład za kilka miesięcy. Ale jeżeli będziemy systematycznie wszystko robić, to się po prostu dzieje, no bo nie ma inaczej. Najważniejsze się nie poddawać. Dokładnie, a jeszcze jak chodzi o książkę Jacka, to ja powiem ze swojego doświadczenia, bo ją też przeczytałem, jest super. Ona jest w ogóle praktyczna, bo tam są praktyczne sposoby po prostu wszystkiego, nie tylko do zarabiania pieniędzy, ale do umysłu, do zdrowego odżywiania, do ćwiczeń, no do wszystkiego. Energia. Dokładnie. Także ja ją też polecam, no bo to jest po prostu książka sprawdzona w praktyce i przez Jacka, i przez osoby, z których on się uczył, czy to biografia, czy jego mentora. A jeszcze jedną taką książkę, którą przeczytałem, której kiedyś też mi było bardzo, bardzo źle, to jest książka Antoniego Robbinsa, Obudź w sobie olbrzyma. Bardzo fajna książka. Ogólnie troszeczkę ciężka do czytania, bo trzeba zrozumieć aspekty psychologiczne, co autor ma na myśli, ale jednak jeżeli robi się ćwiczenia, które też tam są podane, to bardzo, bardzo pomaga i rzeczywiście ja obudziłem w sobie olbrzyma i ta transformacja, to nie jest tak, że ona się, to się wszystko dzieje w miesiąc czasu, nie. Potrzeba czasu i tak jak gdyby samego zaparcia, dlatego że jesteś zawsze bliski jakiegoś tam poddania się, nie? Ale ważne o to chodzi, żeby zrobić, mówi nie, jednak nie, nie, idę dalej tą drogą, nie? I to właśnie bieganie mi w tym mocno pomaga, bo czasami tak mam, że trzeci, czwarty kilometr naprawdę jest mi słabo, ale jak już to przebiegnę, to mogę biec następne 10. I to jest fajna sprawa, nie? Mm-hmm. Jakiś czas temu na temat Jacka opowiadali się ludzie, zwłaszcza taki jeden też youtuber, strasznie źle. Wszystko negował, co on zrobił, co osiągnął. On nie zdobył za dużo dowodów na polskim rynku. On nie zdobył, bo Jacek za dużo na polskim rynku nie działa, działa za granicą i nie działa tak, żeby wszyscy o tym wiedzieli, tego on nie wiedział. Natomiast do czego zmierzam? Chodzi mi o hejterów. Jak ty podchodzisz do tego hejterstwa całego? Wiesz co, hejterzy zawsze się będą pojawiać w naszym życiu, jeżeli coś będziemy robić inaczej niż po prostu wszyscy robią. No i rzeczywiście na moim live ostatnio się pojawił jeden z hejterów. Dałem mu szansę, po prostu poprosiłem go, bo trochę nieładnie się tam do mnie odzywał w komentarzu. Ja oczywiście te komentarze zostawiłem z tego względu, żeby ludzie wiedzieli, kogo omijać z daleka, bo to od razu widać, że no człowiek nie jest na odpowiednim poziomie. No i napisałem do niego, mówię, słuchaj, Bogusławie, on miał Bogusław na imię, mówię, powiedz mi, co jest nie tak, to ja się bardzo chętnie poprawię, nie? No ale jak ktoś mi pisze, mówi, Eligiusz Zróbek, ty Mosiek jesteś, no to ja mu powiedziałem, mówię, słuchaj, ja cię wyrzucam z mojego podwórka, bo nie będziesz brudził tutaj po prostu na moim podwórku. To jest tak, jakby ktoś wszedł do mojego domu i powiedział, słuchaj, dywan mi się twój nie podoba, nie? Ja mówię, ale dlaczego ci się nie podoba? A on w brudnych butach wchodzi na niego, mówi, ja ci go wybrudzę, żebyś go wyrzucił, bo mi się nie podoba, nie? No to co ty robisz? Bierzesz takiego gościa, łapiesz go za kołnierz i go usuwasz ze swojego domu, przecież to jest twój dom, nie? Tak samo jest z Facebookiem, tak samo jest z innymi social mediami, że po prostu trzeba być odpornym na tą krytykę przede wszystkim. Trzeba pamiętać jedno, że to nie jest twoje myślenie, to jest myślenie innych ludzi. Ty masz robić swoje, nie podoba się, trudno. Ale pamiętaj jedno, ten człowiek nie pójdzie do ciebie do ubikacji i wyrobić się za ciebie. Sorry, że taki przykład tego, ale ja sobie to tak stosuję, tak sobie to wyobrażam. Przecież on nie będzie chodził za mnie, on nie będzie karmił moich dzieci. On nie będzie płacił moich rachunków. To dlaczego on się ma aż tak mocno udzielać? Nie pasuje mu, to nie ogląda. A jak się chcesz wypowiedzieć, to zrób to konstruktywnie. Jedna dziewczyna mi napisała konstruktywną krytykę, która
też oczywiście, jeżeli mam jakąś krytykę, ona dotyka na początku, ale jak się ją przeczyta kilka razy i zastanowi się nad tym wszystkim, to tak naprawdę to są też jej słowa. Oczywiście ja się poprawiłem, może nie we wszystkim, co ona mówiła, ale w tym, co zrobiłem źle i teraz czuję się z tym dobrze. Ale na przykład z tą dziewczyną, z Moniką, ja jej nie muszę usuwać, dlatego że ona to zrobiła w taki przyjacielski sposób i mi napisała, mówi, słuchaj, krytyka jest mocna, ale to jest od serca, żeby tobie pomóc, żeby tobie było, żebyś był lepszy, lepszą wersją siebie. A tak naprawdę nikt nie jest doskonały i trzeba nad sobą dużo pracować, ale najważniejsze jest, żeby zacząć, bo jeżeli nie zaczniemy, to się nic nie będzie działo. Dokładnie. Poza tym w dużym stopniu to jednak szatan zdobi człowieka i ludzie na początku też patrzą na to, wiesz. Tak, z jednej strony tak. I tutaj właśnie ten bloger czy youtuber, o którym ty mówisz, on się chyba nazywał Marszałkowski. Człowiek wyciągał brudy, nie? Po prostu takie brudy, nie? Ale sorry, że ci przerywam, nie tylko do Jacka, bo tam do Michała Wiśniewskiego, tego Majka zwanego. Tak, Wawrzyniaka. Tak. Tak, bo słuchaj, to jest człowiek, który żeruje na błędach innych ludzi. On ma dużą oglądalność, wszystko ładnie, pięknie i tak dalej, ale ja oglądając na przykład tego pana, nie zaufałbym mu w żadnym biznesie. Nie mógłbym po prostu, bo ten człowiek, on nie zbudza we mnie zaufania. Ja obejrzałem film na przykład o Jacku do połowy i nawet dobrze, mogą się jakieś rzeczy zgadzać, wszystko ładnie, pięknie, nie? Tylko po prostu, no, nie mam zaufania do tego typu ludzi i przerwałem to. Stwierdziłem, że nie będę sobie śmiecił głowy, bo wiem, jakim Jacek jest człowiekiem i każdy ma swoje pomyłki. Ja też miałem bardzo dużo pomyłek. I co? Było, minęło, teraz trzeba robić dobre rzeczy. I to jest najważniejsze. A Jacek naprawdę jest ten dobry. I wiesz, no, nie wiem dokładnie ile, ale ma około 120 tysięcy subskrybentów teraz, tak więc chylę czoła, nie? Na YouTube. Przepraszam. Jeśli chodzi o tych subskrybentów tego Marszałkowskiego całego, to w większości mi się tak zdaje, to są osoby, które się nie rozwijają i które też same nie wyciągają wniosków, tylko słuchają i na podstawie tego no, jakieś tam decyzje swoje. Wiesz, w Polsce jest duży poziom właśnie nietolerancji, tak jak zwanej, nie? Czyli jeżeli ktoś coś inaczej robi, to jest zły. Bo i trzeba szukać po prostu haczyka na niego, bo on odszedł po prostu tak jak gdyby od tłumu. Dlaczego on nie idzie za tłumem? Żeby być innym, żeby zarabiać więcej pieniędzy, bo się da. Tylko trzeba znaleźć sposób i ludzie znajdują na to sposób, a tym, którym się to po prostu nie udaje albo się nie chce, za przeproszeniem, ruszyć swoich czterech liter, to po prostu znajdują taki sposób, bo to jest najłatwiejszy sposób oczerniać drugiego człowieka. Znam też takiego jednego na Facebooku, który zarabia na dzień dzisiejszy grube miliony i na kryptowalutach i innych tam programach zarobkowych. Wrzucił posta, jak go człowiek zaszantażował. Masz mi tutaj dać 2 bitcoiny do tego i tego czasu, bo inaczej wyjdzie... Oglądałem wczoraj. Ciekawa sprawa. No, ale z tego, co on mówił, ma jeszcze jakieś inne grubsze sprawy, którymi on po prostu, wiesz, się nie przejmuje, no bo to można zwariować. Jak jest już się na takim poziomie, no to można naprawdę zwariować, ale zdrowe podejście do tego i właśnie odcinanie gangreny tak zwanej hejterów jest najzdrowszy sposób na to, żeby dalej się rozwijać. Tak, no bo jeżeli będziesz walczył tak jak gdyby ze swoimi hejterami, to stracisz bardzo dużo energii. Niepotrzebnie w ogóle i nie ma sensu. Lepiej ich usuwać ze swojego życia i tyle. Nie podoba się, ja po prostu, u mnie było tak, że miałem dużo przyjaciół, dlatego że oni byli wtedy, kiedy ja byłem niżej albo na tym samym poziomie, ale jak już zacząłem iść trochę wyżej,
to ja robiłem źle to wszystko i oni stwierdzili, że już nie będą przyjaciółmi i żeśmy się rozstali i teraz mam innych przyjaciół, którzy są na takim samym poziomie albo wyżej, ale ja wiem, że właśnie trzymając się takich ludzi, ja rosnę do góry, dlatego że moja podświadomość chce się trzymać tego i nie chcę tak jak gdyby ich zawieść. I ja wiem, że to po prostu jest tylko rośnięcie. Rośnięcie do góry. I teraz po tym maratonie na przykład wszystkie problemy przestały być problemami. Przyjmuję to na miękko. Robię, przemyślam, działam. Tak to wygląda. Ale to jest też taki w ogóle proces, bo z tymi tak zwanymi znajomymi wszyscy tak mają, też tak mają, że jeżeli jest wszystko ok, masz takie samo zdanie, jesteś na tym samym poziomie bądź niższym, to jest wszystko pięknie, zwłaszcza u Polaków. Natomiast spróbuj myśleć inaczej, robić coś więcej albo coś innego, to jest po prostu już źle. Jesteś zły człowiek. Zgadzam się. I tutaj właśnie też jest tak, że ludzie, którzy chcą wzrastać, nawet ci na bardzo wysokim poziomie, dlaczego oni pomagają innym ludziom? Bo wiedzą o tym, że zasada działania jest zawsze taka sama. Pomogę innym ludziom, zaczynam wzrastać jeszcze wyżej. Dam ci przypadek właśnie Antoniego Robbinsa, o którym wspomniałem, o jego książce. Antoni Robbins bardzo długo, przez kilka lat, 2, 3, 4 lata, nie mógł przebić $1 000 000 swojego zarobku. Oczywiście był bardzo dobry, coraz lepszy, ale cały czas był na tym samym poziomie. I któregoś dnia postanowił, że będzie pomagać jednym ludziom. On po prostu kupił im domy, dał im jedzenie, dał im ciepłe ubrania. Co się stało następnego roku? Przebił $3 000 000 z tego względu, że zaczął być potrzebny. Jeszcze bardziej zaczął być potrzebny, niż był potrzebny do tej pory. A inwestycja, to już nie chodzi o inwestycje, tylko po prostu o ten sam fakt. Pomagasz innemu człowiekowi, zaczynasz rosnąć do góry. Nie ma inaczej. Tu po prostu ten system działa w tą stronę. Tak, poza tym no, to też nie chodzi o to, że ktoś jest biedny czy bogaty, ale jak pomagasz komuś, to też od tej drugiej osoby czerpiesz, chcąc, nie chcąc. Dokładnie. Przede wszystkim to, że jeżeli nawet uśmiechniesz się do kogoś, to on zazwyczaj zwróci ci uśmiech, a to jeszcze bardziej cię tak jak gdyby zadowala z tego względu, że uśmiech drugiej osoby zawsze jest miły. Samo to. Dokładnie i daje coś, co nie jest jakby czymś namacalnym, co ci może też w taki sposób sam oddać. Ty mu dajesz na przykład kasę, on ci daje uśmiech. Dokładnie. Wymiana też jest bardzo dobra. Nie zawsze to muszą być materialne rzeczy. Eligiusz, robimy przerwę, chwileczkę i zaraz wchodzimy ponownie. Dobra, nie ma problemu.